Keto Wtorek, odcinek 61. Cześć, z tej strony ja, Anna Serwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam pokazać, że warto próbować nowych rzeczy i czasem one mogą być całkiem fajne, proste i przyjemne. To w temacie gotowania. I chciałam Wam też pokazać troszkę zmian, które się dzieją w moim życiu i które wpłyną na zmiany na kanale. No to jedziemy. Słuchajcie, nie będę Wam tutaj robić historii mojego życia i się zastanawiam w ogóle od czego zacząć ten odcinek, ale powiem tylko, że YouTube dał mi wolność, bo zauważyłam, że nie muszę cały czas mieszkać w Warszawie, żeby mieć pełno pracy, tylko pozwolił mi wybudować się z powrotem w moim mieście rodzinnym i mówić do Was, spotykać się z Wami w całej Polsce i szerzej, pomagać innym, jakby oprócz ketozy i ogólnie dietetyki, którą się zajmuję. Zajmuję się również innymi rzeczami, mam biuro podróży i różne inne rzeczy, ale nie ukrywam, że to, że Wy jesteście, że mnie oglądacie, że ten kanał czuję, że ma sens, to na pewno był jeden z takich momentów przełomowych do tego, żeby pomyśleć nad zmianą miejsca zamieszkania. Więc pokażę Wam mój dom, który śmieją się ze mnie, że jest taki trochę YouTube'owy, bo po prostu kombinuję, ile wlezie w kuchni, żeby można było tam nagrywać, żeby można było robić vlogi, żebym też mogła Wam pokazywać takie codzienne, fajne rzeczy, które moim zdaniem się sprawdzają. Ale żeby nie było tylko takie gadanie o niczym, to jestem ostatnio zachwycona kwiatami cukinii. Nie wiem, czy wiecie, ale tak samo jak i cukinia, kwiaty cukinii mają bardzo dużo wartości odżywczych. Witaminy z grupy B, mają potas, moi drodzy, mają wapń. Są naprawdę fantastyczne, mają takie działanie, które może pomóc nam obniżyć cholesterol, przyspieszyć metabolizm, no w ogóle super ekstra. I mnie zawsze kwiaty cukinii odstraszały, ponieważ to nadziewanie ich, te wszystkie przepisy w internecie, to zajmuje tak strasznie dużo czasu, że po prostu no masakra. Ale ja przeczytałam sobie te przepisy i się okazało, że właśnie z tych samych składników można po prostu w 5 minut wyczarować coś pysznego. No a teraz, jak ja mam kwiaty cukinii na ogrodzie, to po prostu u mnie co trzeci dzień, jak tylko dorwę jakieś kwiaty cukinii, to ląduje po prostu omlet z kwiatami cukinii. I właśnie chciałam Wam pokazać, jak taki omlet możecie sobie przyrządzić, jeżeli macie kwiaty cukinii. I żebyście spróbowali trochę otworzyć swoją głowę, bo jeżeli codziennie na keto jecie parówkę z ogórkiem kiszonym, to może warto coś zmienić, bo czasem boimy się tych zmian, boimy się poszukać czegoś nowego, a to naprawdę może być całkiem proste, przyjemne, no i przepyszne. Do omletu możecie dokładać na co macie ochotę. Mój mąż zazwyczaj sobie dokłada oczywiście jakiś boczek. Można kombinować naprawdę, słuchajcie, jakąś zieleninę na to, cuda na kiju. U mnie dzisiaj są cztery składniki jajka, owoce cukinii, boże owoce, kwiaty, no to też owoce. Kwiaty cukinii, ser cheddar, o świetne jest ricotta, tak w standardowych przepisach jest ricotta, albo ja bardzo lubię z fetą. No i u mnie jest też pesto i uwielbiam pesto ze superfood, to zielone bazyliwe, ale mi się skończyło, więc jest czerwone, ale naprawdę można dodawać co tylko się chce i na co się ma ochotę. Jest pycha. Witam w salonie, a tutaj, moi drodzy, będzie kuchnia.
Tu będzie wyspa. Tu będzie gotowanie. Moja antresola. U siebie można być. Pomidory będą. Bazylia się trochę ususzyła. Ale smaku nie straciła. Nie ukrywam, że mi te moje zmiany bardzo się podobają. Co prawda nie sądziłam, że budowa domu to może być taka masakra. Tym bardziej, że głównie ja ogarniam, albo staram się ogarniać. Śmieją się ze mnie, że nie jestem kobieta ogarniająca, tylko kobieta starająca się ogarniać. Więc staram się ogarniać tą budowę i tych cudownych, wspaniałych zazwyczaj panów, którzy tam do mnie przychodzą, więc różnie to bywa naprawdę. Jak Was interesuje temat budowy albo macie swoje przemyślenie, to dajcie znać. Ale chciałam Wam powiedzieć, że tak jak obiecałam kiedyś, na 1000 subskrypcji będą 2 filmy na YouTubie i właśnie postanowiłam, że ten drugi film to będzie taki bardziej vlogowy, bo widzę, że te vlogi jednak cieszą się dużym powodzeniem i Was interesują, ale oczywiście merytoryka będzie i chciałabym, żeby keto wtorki zostały w takiej formie albo nawet w krótszej formie. Pytanie, odpowiedź, mięcho, kawa na ławę. Jedziemy z tematem i wyjaśniamy jakieś rzeczy, które może Was zastanawiają. No, także jestem też ciekawa, co Wy o tym myślicie, bo ja się nie ukrywam, jaram. Także, no, ale teraz pakuję walizki, w wakacje organizujemy kampy, działamy. Dobra, bo gadam. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego czasu wakacyjnego i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!